find like news ago. Masz komórkę? Więc jeszcze raz oficjalnie witam wszystkich. Nazywam się Marek Frąckowiak. Na co dzień pracuję w Komisariacie Wodnym Policji w Poznaniu razem z psem, który nazywa się Maniek. Nie ja go tak nazwałem, tylko tak go nazwali, więc... Słuchajcie, powiem wam troszeczkę o pracy w Komisariacie Wodnym i opowiem wam troszeczkę o tym psie, który jak widzicie jest mu bardzo gorąco i kładzie się na kafelki, próbuje się ratować ze wszelkich stron, żeby się jakoś schłodzić. Pies, którego widzicie, jest rasy jakiej? Jakiej? Labrador. Jest to Labrador, troszeczkę wyrośnięty jak na swoją rasę. Jego specjalizacja to jest wykrywanie zwłok. Jest szkolony na wyczucie zapachu zwłok ludzkich i sytuacja, w której na przykład ktoś się utopi, to po dwóch, trzech dniach wydzielają się pewne gazy na powierzchnię jeziora czy wody. I ten pies na te gazy bardzo intensywnie reaguje i takie osoby pozwala nam uratować. Również osoby, jak są jakieś, które zaginą w lesie, czy są poszukiwania jakichś osób, to tego psa bierzemy, bo jeżeli chodzi o wykrywanie, to jest dosyć dobry i już ma sporo sukcesów na swoim koncie. Razem z nami również patroluje akweny w Poznaniu i w okolicach. Potrafi podpłynąć do osoby tonącej. Pozwala jej się schwycić, lubią, chwyci lekko za rękę i jest w stanie doholować każdą osobę do brzegu. Wielokrotnie w tej akcji sprawdzony, udaje mu się, bardzo lubi tą swoją pracę i osobę tonącą jest w stanie bez najmniejszego problemu wskoczyć po nią, dopłynąć do niej i albo dać się chwycić, albo schwyci osobę i doholuje do brzegu. To jest taka jego dodatkowa umiejętność, dlatego go zawsze zabieramy do służby. No a zimą, kiedy woda jest naprawdę chłodna, to też nie jest do niego żadna przeszkoda, bo ma tak gęste futro i nawet podwójne futro, że jest w stanie do lodowatej wody wejść i to nie jest dla niego żaden problem w takiej wodzie funkcjonować.